Katowice chcą ratować przed zdekomunizowaniem pomnik Jerzego Ziętka i mają już na to pomysł. Ze zwykłego pomnika figura stanie się elementem muzealnym. Miasto wydzieliło już działkę pod pomnikiem i przekazało ją do Muzeum Historii Katowic. To oznacza, że pomnik będzie teraz pełnił funkcję edukacyjną. A w związku z tym ustawa dekomunizacyjna go nie obejmie. Z nie ruszymy z Katowic. Znamy jego zasługi. Oczywiście wady każdy z nas ma, więc to należy położyć na szali. Wiemy, że był związany z ustrojem perelowskim, no bo to jest jakby oczywiste. Natomiast pomnik został wzniesiony też z. W czynie społecznym, a więc to jest wola mieszkańców? Na razie teren pod pomnikiem został muzeum użyczony, ale docelowo ma być przekazany na stałe. Zgodnie z prawem ustawa nie ma zastosowania, gdy pomnik jest wystawiony na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej. Na podobny krok zdecydowało się Zabrze. Na zapomnika Wincentego Pstrowskiego została zmieniona na pomnik Braci Górniczej. Jednocześnie monument został przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego.